Dzień dobry moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku na kanale kryminalnym. Dziś jest wtorek, więc pora na kolejny podcast i kolejną ciekawą historię. Przygotowując temat dzisiejszego odcinka skorzystałem z aplikacji BookBeat. Jeżeli jesteście fanami audiobooków lub lubicie pochłaniać książki, ale brakuje wam czasu na ich czytanie, polecam właśnie tę aplikację. Znajdziecie w niej całą masę posegregowanych tematycznie książek i audiobooków. Wystarczy odwiedzić stronę bookbeat.pl, zarejestrować się i skorzystać z jednej z dostępnych opcji subskrypcji w zależności od waszych indywidualnych potrzeb. Dodatkowo dla słuchaczy kanału kryminalnego BookBeat przygotował kod promocyjny, dzięki któremu możecie wypróbować bezpłatnie aplikację przez 30 dni. Skorzystajcie z linku w opisie odcinka, który umożliwi wam łatwą rejestrację lub użyjcie kodu kryminalny, rejestrując się na stronie bookbeat.pl. Po założeniu konta wystarczy tylko pobrać aplikację i zacząć słuchać albo czytać. Warto też wspomnieć o zaletach aplikacji, jak chociażby to, że możecie ustawić czas, po jakim ma się samoczynnie wyłączyć. Albo to, że interesujące was treści możecie pobrać i odsłuchać, gdy jesteście offline. To właśnie w tej aplikacji trafiłem na biografię wampira z Warszawy. Być może w sieci jest już kilka podcastów poświęconych tej sprawie, to jednak warto zapoznać się z tą pozycją. Chociażby dlatego, że są w niej cytaty z oryginalnych akt śledztwa oraz rozmowa z ludźmi biorącymi czynny udział w tej sprawie. Dziś przypomnę wam postać tego młodego, przebiegłego i niezwykle brutalnego seryjnego mordercy, który w latach 50. sprawił, że Warszawa żyła w strachu. Powojenna Warszawa dopiero podnosiła się z kolan. W latach 50. trwała odbudowa stolicy, a ludzie starali się wykorzystać każdą chwilę względnego spokoju. W tym czasie miasto było zrujnowane. Wiele kamienic stało pustych, a miejsc, w których można było natrafić na niewybuchy, było mnóstwo. Na ulicach nie było zbyt wiele samochodów, a ludzie swój wolny czas spędzali nad Wisłą. I właśnie wtedy pojawił się wampir, który atakował bezbronne kobiety. W tamtym czasie uwaga służb była skupiona na zupełnie czymś innym. Grasujący morderca był im teraz najmniej potrzebny, dlatego starano się ukryć ten fakt przed społeczeństwem. Ale to nie były czasy, kiedy miliony ludzi, mając do dyspozycji pilot od telewizora lub smartfona z newsami średniej wiarygodności, śledziło najnowsze doniesienia. Wtedy głównym źródłem lokalnych informacji była poczta pantoflowa. To, że władza starała się ukryć przed opinią publiczną fakt, że w mieście grasuje niebezpieczny morderca, spowodowało, że ludzie sami zaczęli wymyślać niestworzone historie. Finalnie dochodziło do opowieści, że oszpecony człowiek z kłami potwora i szponami zamiast palców atakuje w tym samym czasie w kilku różnych miejscach. Ludzka wyobraźnia była pobudzona do granic absurdu, a społeczeństwo miało ku temu powód. 7 kwietnia 1950 roku przy ulicy Podskarbińskiej grupa pracowników szła ścieżką wzdłuż torów kolejowych. Pokonywali tę trasę co najmniej 6 razy w tygodniu, idąc na poranny pociąg, którym dojeżdżali do zakładu pracy. Jednak tego dnia wydarzyło się coś przerażającego. W pewnym momencie ludzie zauważyli leżącą przy torach kolejowych kobietę. Mężczyźni bez namysłu ruszyli na pomoc. Być może kobieta zasłabła i stoczyła się z niewielkiego nasypu, ale gdy zbliżyli się na kilka metrów, wszystko stało się jasne. Kobietą tą była 40-letnia Waleria. Mieszkała w Warszawie z dwójką dzieci. Jej mąż zginął podczas wojny, a Waleria przyrzekała sobie, że nigdy więcej nie zwiąże się z żadnym mężczyzną. Podjęła pracę jako pomoc domowa i cieszyła się tym, że jej miasto niebawem odzyska dawną świetność. Niestety nie doczekała tych czasów. Sprawca działał bardzo brutalnie. Kamień, który posłużył za narzędzie zbrodni, leżał tuż obok ofiary. Leżał tam też stary niemiecki pasek wojskowy, którym sprawca podduszał ofiarę. Kobieta była częściowo rozebrana, a rozstawione szeroko nogi wskazywały na tło tego napadu. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził, że zgon nastąpił około 12 godzin wcześniej.
Stwierdził też, że do zbliżenia doszło już po śmierci. W sprawie przesłuchano kilku świadków, w tym dróżnika, który pracował na nocnej zmianie niedaleko miejsca napadu. Mężczyzna zeznał, że wieczorem słyszał krzyki kobiety dochodzące mniej więcej z tego miejsca, ale robiło się już ciemno, więc bał się wychodzić, żeby sprawdzić, co się dzieje. I to na tyle, jeżeli chodzi o ustalenia milicji. Psy tropiące nie podjęły żadnego tropu, a sprawa trafiła do szuflady. Minął dokładnie miesiąc, kiedy sprawca zaatakował po raz drugi. 7 maja napadł na wracającą z kina 24-letnią studentkę Irenę. Była godzina około 23, gdy kobieta szła samotnie niedaleko jeziora Gocławskiego. Wtedy napastnik wciągnął ją w zarośla i wykorzystał. Następnie zawlókł dziewczynę nad wspomniane jezioro i tam zaczął jej opowiadać o sobie. Wyznał, że nazywa się Zygmunt, pracuje w zakładzie, gdzie jest dużo reflektorów, że jego ojciec jest inwalidą i nie ma nogi. Kobieta zauważyła również, że sprawca nie ma dwóch palców i był ubrany w mundur żołnierza. Wyglądał na maksymalnie 25 lat. Po tym, jak skończył opowiadać o sobie, stwierdził, że już teraz może spokojnie ją zabić. Zacisnął pasek na szyi niedoszłej ofiary, ale ta była bardzo silna i wysportowana. Udało się jej wyrwać napastnikowi, po czym wskoczyła do jeziora. Ukryta w zaroślach czekała aż do świtu i dopiero wtedy wyszła z wody. Słyszała, jak sprawca szukał jej przez chwilę, po czym odszedł, ale bała się wyjść wcześniej. Bała się, że sprawca będzie czekał na nią na brzegu. Przemarznięta i zupełnie mokra poszła na najbliższy komisariat milicji i opowiedziała o tym, co ją spotkało. Szczegółowy opis sprawcy dawał nadzieję na to, że szybko uda się go aresztować. Szansa na to pojawiła się w dniu zgłoszenia, kiedy milicjanci postanowili przeszukać teren jeziora. Wtedy okazało się, że dwie kobiety poszukują swojego krewnego. 20-letni Wiesław dzień wcześniej uciekł z domu i ukrywał się na terenie jeziora. W dodatku nie miał dwóch palców. Zatem jakie mogło być prawdopodobieństwo, że w tym samym miejscu było dwóch podobnych do siebie mężczyzn i obaj nie mieli palców? Wiesław został szybko zatrzymany i wyjaśnił, że noc spędził nad jeziorem, ale zaprzeczał, aby miał cokolwiek wspólnego z napaścią na kobiety. Chłopak został przewieziony na posterunek, gdzie czekała już na niego Irena. Gdy wydawało się, że morderca jest już w rękach policji, a zagadka zostanie rozwiązana, Irena stanowczo zaprzeczyła, że jest to ten osobnik, który ją zaatakował. Sprawcą był zupełnie inny mężczyzna, całkowicie nie przypominający zatrzymanego. Tajemniczy wampir przypomniał o sobie kilka godzin później. Trzecią ofiarą była 20-letnia Maria, ekspedientka sklepu na Warszawskiej Woli. 8 maja po pracy postanowiła odwiedzić koleżankę. Spędziła u niej całe popołudnie, a gdy wybiła godzina 22, postanowiła wrócić do domu. Kobiety pożegnały się i Maria ruszyła w drogę. Niestety nigdy do domu nie dotarła. Jej nagie ciało odnaleziono na terenie ogrodów działkowych. Sekcja zwłok wyjaśniła, że przyczyną śmierci było uduszenie. I tym razem śledczy nie mieli żadnych tropów, żadnych dowodów ani świadków, którzy mogliby przybliżyć ich do rozwiązania sprawy. A wampir nie próżnował. Kolejny raz przypomniał o sobie 12 maja. Swoją ofiarę wypatrzył w Aninie pod Warszawą. Około godziny 22 w stronę stacji kolejowej szła młoda studentka o imieniu Barbara. Kilkadziesiąt metrów przed peronem z zarośli wyszedł mężczyzna, który wciągnął ją w krzaki. Uderzył ją czymś w głowę, a następnie zaciągnął do pobliskiego lasu. Tam ją rozebrał, wykorzystał i jak mu się zapewne wydawało, udusił. Jednak tak naprawdę Barbara straciła tylko przytomność. Na jej szczęście wyglądała jak nieżywa. Sprawca rozebrał ją, zabrał sweter, buty, książki, zegarek i odszedł, pozostawiając nagie ciało pod niewielką warstwą liści. Gdy po kilku godzinach kobieta odzyskała przytomność, wróciła do domu. Opowiedziała lokatorom o tym, co się stało, a ci zaprowadzili ją do szpitala. To był kolejny ważny świadek w sprawie. Już druga ofiara, która przeżyła atak i mogła rozpoznać sprawcę.
ale do tej napaści wcale nie musiało dojść, bowiem dzień wcześniej milicjanci, analizując to, co wyjawiło sobie sprawca, gdy napadł na Irenę, ustalili, że kiedyś nad jeziorem zamieszkiwał Józef Ołdak, inwalida, bez nogi i ojciec trzech synów. I jako że Józef w tej całej układance był najmniej ważny, to już jego syn Tadeusz nie. Mężczyzna nie miał dwóch palców, a w dodatku pracował w służbie więziennej, przez co chodził w mundurze. Milicjanci poszli pod adres, gdzie Tadeusz zamieszkiwał wraz z żoną. Niestety 25-latka nie było w domu. Śledczy odnaleźli natomiast mundur wojskowy, a jego spodnie były pobrudzone w okolicy krocza. Niestety Tadeusz zdążył się zorientować, że szuka go milicja, i uciekł. Następnego dnia zaatakował Barbarę. Poszukiwania Tadeusza Ołdaka trwały 28 dni. Początkowo szukano go po omacku, nie mając nawet najmniejszych podejrzeń, gdzie może się ukrywać. Ale wtedy przytomnością umysłu wykazała się prokuratura. Podejrzewano, że wcześniej czy później skontaktuje się z żoną. Miał małe dziecko, więc istniało takie prawdopodobieństwo, że zatęskni za bliskimi. Prokurator wydał decyzję, że od tego momentu wszystkie listy pisane na adres poszukiwanego będą przechwytywane i analizowane. Już 31 maja doszło do przełomu. Tadeusz napisał list, w którym poprosił żonę, aby przyjechała do niego wraz z dzieckiem w odwiedziny. Do spotkania miało dojść w Sokołowie Podlaskim. Milicja obserwowała przystanek, ale nikt się na nim nie pojawił. Jednak śledczy się nie poddali. Niedługo później w kolejnym liście Ołdak napisał, że przebywa u krewnego Jana w miejscowości Tchórznica i tam może się bezpiecznie spotkać z ukochaną i swoim dzieckiem. Milicja sprawdziła ten trop i tym razem okazał się trafny. 10 czerwca 1950 roku Tadeusz Ołdak został zatrzymany. Nie stawiał oporu, choć był zaskoczony tym, że został namierzony. Początkowo nie przyznawał się do winy, ale gdy stanął twarzą w twarz z Ireną, a ta go rozpoznała, powiedział prawdę. W gruncie rzeczy nie mógł zaprzeczać. Milicjanci podczas przeszukania odnaleźli pod łóżkiem części garderoby należące do kilku ofiar. W późniejszym śledztwie ustalono, że pasek, jaki odnaleziono przy pierwszym ciele, należał bez wątpliwości do zatrzymanego. Otrzymał go od znajomego, który wcześniej zdrapał z niego niemiecki napis. Również atak na Barbarę nie budził wątpliwości. Ołdak podarował sąsiadowi jej zegarek. Tadeusz Ołdak pochodził z patologicznej rodziny. W okresie okupacji przebywał na terenie Niemiec, gdzie pracował przymusowo. Gdy wrócił do kraju, związał się z prostytutką. Szybko jednak urwał tę znajomość, gdy okazało się, że kobieta cierpi na chorobę weneryczną, którą zresztą go zaraziła. W Warszawie Ołdak podejmował się różnych prac, na ogół zajmował się budowlanką. Nigdzie jednak nie mógł zagrzać miejsca na dłużej. W 1948 roku poznał przyszłą żonę, a niedługo później urodziło im się dziecko. Para wyglądała na zgraną i niczym się nie wyróżniającą. Tadeusz przed rozpoczęciem ataków pracował jako strażnik w obozie pracy na Służewcu. Problem w tym, że był zaawansowanym alkoholikiem. Według jego tłumaczenia pierwszego zabójstwa dopuścił się, będąc pod wpływem. Jednak przebieg zdarzenia pamiętał z najdrobniejszymi szczegółami. Twierdził jednak, że po spożyciu alkoholu budziła się w nim niepohamowana ochota na zbliżenie z obcą kobietą. To ponoć było efektem jego dzieciństwa. Według wyjaśnień w dzieciństwie był świadkiem, jak jego ojciec, również alkoholik, znęcał się nad rodziną. Szczególnie brutalnie zachowywał się wobec matki trzech chłopców. Tadeusz Ołdak wyjaśnił, że przez wiele lat był świadkiem tego, jak ojciec znęcał się nad rodziną i przez to nie potrafił się skupić na nauce. To było też powodem, dla którego powtarzał klasy kilkukrotnie. Dzieci z tego powodu wyśmiewały go, więc do 5 klasy już nie poszedł, a przez to do końca życia nie potrafił dobrze pisać oraz czytać. Jako nastolatek, już alkoholik, po pijanemu wpadł pod tramwaj i to wtedy stracił dwa palce. 31 stycznia 1951 roku ruszył proces. Sąd wojskowy w Warszawie nie miał wątpliwości, że winnym wszystkich morderstw jest Tadeusz Ołdak.
Sędzia wymierzył mu najwyższą karę, karę śmierci. 10 kwietnia 1951 roku Tadeusz Ołdak został stracony. I na tym kończymy dzisiejszy podcast. Mam nadzieję, że się Wam podobał i chętnie wrócicie po kolejne. Przypominam również, że tę oraz inne ciekawe treści znajdziecie na bookbeat.pl i w aplikacji BookBeat. Link do prostej rejestracji znajduje się w opisie tego odcinka. Jak zawsze życzę Wam spokojnego i bezpiecznego tygodnia. Do usłyszenia.